Objawy zaburzeń hormonalnych. W tym filmie opowiemy o 5 najważniejszych oznakach nierównowagi hormonalnej, których nie należy ignorować. Hormony, malutkie, zapracowane, małe przekaźniki chemiczne, które wykonują dużo pracy, aby utrzymać Twoje zdrowie i życie w doskonałej formie. Tak, hormony są odpowiedzialne za informowanie narządów i tkanek ciała o spełnianiu ich funkcji dla ogólnego dobrego samopoczucia. Skoro o tym mowa, te zapracowane małe przekaźniki chemiczne wpływają na temperaturę ciała, nastrój, metabolizm, funkcje seksualne, wzrost i rozwój, żeby wymienić tylko kilka. Ale skąd dokładnie możesz wiedzieć, że z tymi hormonami coś jest nie tak? Cóż, w większości przypadków istnieje kilka typowych znaków ostrzegawczych, na które należy zwrócić uwagę. I oczywiście ten film wskaże Ci do 5 znaków, których nie można zignorować. Zacznijmy! Numer 1. Chroniczne zmęczenie. Czy od czasu do czasu czujesz się zmęczona? I nie, nie mówimy o tym, jak się czujesz po długim dniu w pracy. Bardziej przypomina to ekstremalne zmęczenie, które uderza w Ciebie bez powodu. Cóż, jeśli doświadczasz takiego zmęczenia, prawdopodobnie masz jakiś brak równowagi hormonalnej. Na przykład niski poziom estrogenu i progesteronu może zepsuć poziom energii i sprawić, że poczujesz się wyczerpana przez cały dzień. Numer 2. Nadmierny przyrost, utrata wagi. Idąc dalej, niewytłumaczalny przyrost masy ciała i utrata masy ciała to kolejna oznaka braku równowagi hormonalnej. Więc tak, jeśli odkryjesz, że od miesięcy zdrowo się odżywiasz i ćwiczysz, ale po prostu nie możesz zdobyć ciała swoich marzeń, to jest duża szansa, że Twoje hormony są wszędzie. Podobnie, jeśli tracisz wagę bez powodu, udaj się do gabinetu lekarskiego i sprawdź swoje hormony. Numer 3. Niski poziom seksu. Nie ma sensu wchodzić w szczegóły, to dość oczywiste. Tak, jeśli jest Ci bardzo trudno zbliżyć się do swojego partnera, być może nadszedł czas, aby sprawdzić poziom testosteronu mężczyźni i estrogenu kobiety. W skrócie, niskie libido jest dość powszechną oznaką nierównowagi hormonalnej, której nie należy ignorować. Numer 4. Ciągły głód i łaknienie cukru. Czy kiedykolwiek jadłeś sycący posiłek, ale wkrótce potem nadal masz ochotę na więcej jedzenia, zwłaszcza słodkiego? Cóż, po prostu wiedz, że nie jesteś żarłokiem. Hormon grelina po prostu miesza Ci w mózgu. Innymi słowy, zwiększony poziom greliny, naszego hormonu apetytu, może spowodować, że będziesz jadła tak, jakbyś nie jadła od kilku dni. Numer 5. Wahania nastroju. Uczucie szczęścia w jednej chwili, a złości lub smutku w innej, jest dość powszechną oznaką braku równowagi hormonalnej. Więc nie czuj się dziwakiem, po prostu zastanów się, jak naprawić hormony i stworzyć równowagę. Będzie dobrze. Powodzenia. Jeśli spodobał Ci się film, pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.